pytam w kontekście wypadku, co ty wtedy myślałeś, przeszło ci przez myśl, że ten świat gdzieś został stracony, czy wręcz przeciwnie, pojawiła się motywacja do tego, żeby żyć jeszcze dwa razy mocniej? Ciężko tak naprawdę stwierdzić, co w tamtym momencie czułem, bo pamiętam ten dzień, jak gdzieś przyszedł moment, pojechałem dzień jak co dzień do pracy. No i akurat potrącił mnie, wyszło to akurat na mnie, że potrącił mnie samochód. Pamiętam, jak dojechałem już do szpitala. Ogólnie podczas tego wypadku całego to cały czas się tam martwiłem, czy ja będę żył. To było moje pierwsze takie myśli, gdzie byłem świadomy tego, co się stało. Jak się wyniosłem na ramionach, to po prostu widziałem, co się stało z nogami. I gdzieś ta trochę świadomość chyba mi pomogła w tym, że cały czas pytałem o to, czy będę żył. I ostatnio Ewelina mi o tym przypomniała, jak już po tych zabiegach pierwszych trafiłem od razu do sali. Nawet nie pamiętałem o tym, że zadzwoniłem do niej, wziąłem od kolegi z obok, który leżał, telefon. Zadzwoniłem i zapytałem, czy wie, co się stało. Ona odpowiedziała, że tak. Ja zacząłem ją za to przepraszać, bo gdzieś wiedziałem, w jakim momencie jestem, bo byłem w ciąży i gdzieś przez chwilę mi przyszła taka myśl, że może ją zawiodłem, że tak się stało, ale była przy mnie, dążyła do tego, żebym się nie załamywał i myślę, że to była osoba ta, dzięki której tutaj siedzę i mogę się cieszyć z tej nagrody. I ten początek był trudny. Był trudny, przeżywała to bardzo mocno, bo wiadomo, nerwy pojawiały się przy tym wszystkim u mnie. Ona to zbierała na siebie. Zbierała, ale w pewnym momencie gdzieś to puściło, pchnęło mnie do przodu. Jeszcze ten okres taki, gdzie poruszałem się przez 2 lata na wózku, to był taki właśnie nasz najtrudniejszy czas. Musiałem sobie radzić z dwójką małych dzieci, bo już Tomek się urodził. No i ten etap z piłką trwał dosyć długo, bo o futbolu dopiero dowiedziałem się w 2019 roku. Czyli ile lat po amputacji? 9 lat. Praktycznie można powiedzieć równo 9 lat, bo wypadek miałem 20 listopada, a pierwszy trening odbyłem w Poznaniu 14 listopada. Nie wiem czemu, akurat gdzieś tam nigdy mnie na to nie spotkałem, po prostu gdzieś w mediach albo po prostu nie byłem zainteresowany tym, że na to nie wpadłem. Ale ta Ewelina zawsze tam powtarzała, żebym spróbował gdzieś chociaż, nie wiem, coś poszukać. No i pamiętam, zawsze miałem chęć zagrać z synem pierwszy raz w piłkę i zaprosiłem go wtedy na Orlika, poszliśmy pokopać w piłkę i gdzieś tam narodziło się coś w mojej głowie, że jednak można było coś spróbować, pograć w piłkę i przystąpiłem do trenowania młodych bramkarzy w Akademii 10, teraz to jest Akademia na Czarnych Rudno. I tam kolega, trener, napotkał na kursach trenera z Polkowic, to było latem, zaprosił mnie do Polkowic, ja tam pojechałem, pierwszy raz schwyciłem kulę, ale to był ostatni trening w Polkowicach, bo po prostu ta sekcja nie powstała. No i w listopadzie, nie, to był październik, pojechałem do pracowni ortopedycznej, to bok w Poznaniu i tam złapałem kontakt z trenerem Dariuszem Sylwestrzakiem, który zaprosił mnie na trening. I pamiętam tamte momenty, jak pojechałem na to pierwsze swoje zgrupowanie i w pierwszym momencie poczułem się tak, jak kiedyś się czułem przed wypadkiem w szatni, jeszcze jak byłem pełnosprawnym zawodnikiem jednostoosobowej drużyny. Poczułem taką chęć powrotu i jak poszliśmy na boisko, taki chwilowy moment, koledzy zaczęli sobie między sobą grać, podawać. Ja stałem, no chyba nikt mi nie poda, nie lubię. Ale przed tym moment gdzieś ta piłka do mnie trafiła, kopnąłem ją 2 razy i chyba stwierdzili, że coś będzie z tego i dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi. Przeżyłem w Warcie 3 piękne lata, 3 piękne sezony, choć były trudne, są nadal trudne.
Mój debiut ogólnie w futbolu nie należał do łatwych, bo w pierwszym turnieju, który odbył się w Poznaniu, w pierwszym meczu debiutanckim, od razu strzeliłem debiutanckiego gola, a po 15 minutach złamałem kość szokową, także znowu pod górkę, ale była taka chęć walki i tego powrotu i tej radości z tej gry, bo no, złapało mnie to mocno. Od razu za telefon do kolegi zaczęliśmy się rehabilitować i po 7 tygodniach wróciłem do kolejnych treningów. Podanie od Dawida Nowaka, piłka zawieszona w górze, turniej Bielsko-Białej i ty się składasz do tego strzału. Piłka pada do bramki. Co sobie wtedy myśli Marcin Oleksy? Marcin Oleksy sobie myśli, że jest z siebie dumny. Jestem dumny z siebie, z tego, że wchodziłem w futbol. Moje pierwsze słowa, jakie powiedziałem do kolegów, że zrobię coś pięknego dla tej dyscypliny. I wtedy wróciłem się do kibiców i takim tytułem sobie powiedziałem, zrobiłem to. Zrobiłem. Choć nie wiedziałem tak naprawdę, że to aż tak wypłynie w świat. Ale dla naszego świata futbolowego już nawet po obejrzeniu powtórki po prostu wiedziałem, że to będzie cudowne. Nie pytam o ten czas teraz, ale jak wygląda tydzień Marcina Oleksego? Czym się zajmujesz na co dzień? W jaki sposób trenujesz? Jakie jest twoje podejście też do futbolu i do treningu? No muszę jakoś to dzielić, wiadomo, mam rodzinę, także muszę ją też utrzymać. Pracuję na pewnym etacie, jestem operatorem koparki. Wtorki, czwartki trenuję z pełnosprawną drużyną Czarnych Rudno. Dwugodzinny trening, jednostkę treningową odbywam, także wytrzymuję ten trening z nimi. A w piątek pakuję walizki, jadę do Poznania, trenuję następne trzy jednostki treningowe z swoim klubem Wartą Poznań. No i co trzeci tydzień zbieram się do Warszawy na zgrupowanie Rosacji Polskiej, które też odbywam trzy jednostki treningowe, teraz akurat przed galą, zanim wyjechaliśmy, odbyłem ich cztery, bo mieliśmy cztery. Także jestem trochę dzisiaj już zmęczony. W tamtym tygodniu też również popracowałem, potrenowałem, ale mam nadzieję, że przyjdzie czas na odpoczynek. No dobrze, odebrałeś tę nagrodę. Jakie ty masz w ogóle przemyślenia związane z tym, co się wydarzyło w Paryżu, gdy usłyszałeś swoje imię i nazwisko? O czym wtedy pomyślałeś? Myślę, że tą nagrodę wczoraj odebraliśmy wszyscy razem. Kibice i zawodnicy całego futbolu na całym świecie, bo tak naprawdę dzięki kibicom tam pojechałem, bo te głosy wasze wsparcie mnie tam pociągnęło, a myślę, że sam na boisku w tamtym momencie nie byłem, była ze mną drużyna. Każdy z nas gdzieś tam nawzajem się rozwija, pomagamy sobie w tym. Co ja sobie pomyślałem wtedy? Stanąłem na tej scenie, tak troszkę byłem taki speszony, ale patrzałem tak na nich i sobie pomyślałem, można rywalizować z Mbappé, można być od niego lepszy, można. Także cieszę się z tego, że jak wiecie, w tej trójce ostatni został Richardson i Payet. Myślę, że Richardson był przekonany, że wygra tą nagrodę. Oczywiście ja po cichu też tak myślałem, że tak będzie, ale miałem też taką nadzieję, że docenią tą bramkę, bo ja twierdzę, że moja bramka była najpiękniejsza. No to tak?